zacznijmy sobie może najpierw od austriackiej teorii płac. W sumie coś, co nie było omawiane przez ten tydzień, ale coś, co można sobie w jakimś stopniu wykoncypować z tego, co do tej pory było mówione na temat po pierwsze teorii imputacji, a po drugie zasad marginalizmu. Jedno i drugie, teoria imputacji i zasady marginalizmu, podpowiadają nam w zasadzie, jak kształtują się płace na rynku. Przede wszystkim płace zależą od alternatywnie marginalnej produktywności. To jest też pewna rzecz, która odróżnia w sumie modele neoklasycznego marginalizmu od austriackiego marginalizmu, dlatego że ta właśnie w ujęciu prostej funkcji produkcji matematycznej, która się pojawia w opisie neoklasycznym, to płace w zasadzie zależą od produktywności pracowników w danym sektorze. Znaczy, skoro mamy wszędzie te same funkcje produkcji, no to one jakoś albo są minimalne różnice, to w sumie można powiedzieć, że płace zależą od marginalnej produktywności po prostu. Jeśli natomiast wychodzimy z założenia, że proces ekonomiczny nie jest homogeniczny, tylko jest różnorodny i różnie to wygląda w różnych branżach, zaś przedsiębiorca spełnia funkcję poszukiwania wartości, odnajdywania błędnych cen i niedocenionych czynników produkcji, to w sumie powinniśmy powiedzieć, że płace zależą od alternatywnych marginalnych produktywności. Czyli jeżeli pracodawca czy przedsiębiorca zatrudnia maszynę, pracownika, obojętnie co, to płaci cenę za to, że ten czynnik nie będzie wykorzystany w jakimś alternatywnym miejscu. A to oznacza, że może być tak, że w pewnym sensie ten pracownik wytwarza większą wartość w miejscu, w którym jest zatrudniony, niż bezpośrednio mogłoby to wynikać z jego płacy. To oczywiście dotyczy przypadku przedsiębiorcy, który odnosi sukces, bo na każdego przedsiębiorcę, który odnosi sukces, możemy znaleźć przedsiębiorcę, który sukcesu nie odnosi i popełnia błąd w postaci takiej, że przepłaca za czynniki produkcji, ale czynniki produkcji dostają to wyższe wynagrodzenie, także pracownicy dostają płacę. Nawet jeśli produkt finalny, który zostanie przez nich wytworzony, okazuje się bezwartościowy albo okazuje się mieć znacznie niższą wartość, która by racjonalizowała decyzje produkcyjne o tym, żeby w taki, a nie inny sposób działać. Także to jest taka pewna, może do pewnego stopnia subtelna, ale jednak znacząca różnica między właśnie podejściem szkoły austriackiej do zasad marginalnych wyceny i do zasad kształtowania się płac na rynku od szkoły neoklasycznej. Kolejna sprawa, o tym procesie decyduje akumulacja kapitału. Nie do końca jestem zadowolony z tego terminu akumulacja kapitału, ponieważ akumulacja kapitału głównie za sprawą znowu neoklasycznych tradycji, szczególnie w makroekonomii, kojarzy się jako takie ilościowe gromadzenie środków. Akumulujemy kapitał, bo odkładamy pieniądze, pasywnie je inwestując, osiągając stopy zwrotu, reinwestując, pogłębiając tą właśnie pulę posiadanych środków, która następnie podbija płace i pozwala na wypłatę wyższych wynagrodzeń. To nie jest do końca fortunne, dlatego że znowu wracam do Misesa krytykującego Franka Knighta w swoim tekście My Contributions to Economic Theory, Misesa mówiącego o tym, że kapitał sam z siebie nie osiąga żadnych dochodów, że kapitałem zawsze trzeba przedsiębiorczo alokować. Nawet pasywne inwestowanie to wymaga jakiegoś pomysłu na inwestowanie, nawet jeśli jest w zasadzie wymaga mało nakładów, to i tak ono jest jakąś przedsiębiorczą decyzją i zdarza się, że kończy się porażką. Mogło się zdarzyć te czarne łabędzie przypominane, na przykład bardzo wysokie inflacje albo krachy systemów bankowych, które są w stanie wywrócić do góry nogami każdy instrument inwestycyjny w sumie. W zasadzie to nie ma na przykład nawet żadnego rządu, być może poza amerykańskim, który by w historii nigdy nie zbankrutował. Są tacy, co twierdzą, że nawet rząd amerykański zdarzyło mu się zbankrutować, bo tam przy okazji sztuczek, które robił Roosevelt, zmanipulowano wartość w wyniku wycofywania złota. Także w sumie też poszkodowani byli wierzyciele rządowego systemu, można powiedzieć. Zamiast mówić o terminie akumulacji kapitału, w sumie lepiej byłoby mówić o akumulacji innowacyjnego albo przedsiębiorczego kapitału. Dlatego, że płace się podnoszą przede wszystkim dzięki temu, że nie tylko ktoś oszczędza i jakby pasywnie inwestuje w obecnie istniejące metody produkcyjne, tylko ktoś oszczędza i inwestuje aktywnie w inne, nowe, lepsze, bardziej pomysłowe, generujące dodatkową wartość procesy produkcyjne i to staje się źródłem przede wszystkim wzrostów płac znacznie szybszych, dynamiczniejszych i szybszych niż przy takim pasywnym inwestowaniu, które w sumie można powiedzieć, że z ludźmi jest nie od 200 lat, tylko od tysięcy lat, bo ta nauczka o tym, że gromadzimy, co masz zrobić jutro, zrób dziś, co masz zjeść
wypić jutro, zrób, wypij pojutrze, nie dziś, tak, myśl o przyszłości, bez pracy nie ma kołaczy, takie różne mądrości, które się w sumie w wielu cywilizacjach pojawiają, że właśnie cnota oszczędzania, myślenia o jutrze, jak w jakiś sposób była pielęgnowana, automatycznie nie powodowała dużych wzrostów. Te wzrosty się jednak biorą z takiego przedsiębiorczego akumulowania kapitału, myślenia, gdzie ten kapitał może wygenerować wyższą wartość niż taką pasywną stopę zwrotu. I to przede wszystkim się przekłada na przesuwanie czynników produkcji między konkurencyjne sektory, tak żeby ta wartość była największa, a także żeby płace najdynamiczniej rosły. W efekcie wysokie płace stają się owocem dobrobytu, owocem przedsiębiorczego działania, nie odwrotnie. To nie jest tak, że jak wypłacimy wyższe płace, to nagle będziemy bogatsi. Do tego wrócę w trzeciej kwestii omawianej za chwilę. Przedsiębiorcze poszukiwanie wartości dotyczy wszelkich czynników produkcji, również czynników produkcji na rynku pracy, czyli po prostu na rynku pracowników. No zacznijmy od tego pierwszego zagadnienia, o którym powiedziałem, że będzie w sumie najwięcej, od luki płacowej między kobietami a mężczyznami, między zarobkami kobiet a zarobkami mężczyzn. I teraz jak mówimy o luce płacowej, to możemy mieć bardzo różne rzeczy na myśli. To jest szczególnie istotne, pewnie wielu z Was też o tym słyszało. Wyjdźmy sobie od luki płacowej po prostu rejestrowanej w Unii Europejskiej przez Eurostat, tak jak ona jest przedstawiana. To jest po prostu statystyka pokazująca różnicę w zarobkach między kobietami a mężczyznami. Tutaj akurat wziąłem tabelkę, zamiast brać tabelkę dla całej populacji, wziąłem sobie tabelkę w grupach wiekowych. I na przykład mamy tak, że do 25 roku życia w Polsce kobiety zarabiają średnio 9% prawie mniej niż mężczyźni. W przedziale, potem zaczyna się zwiększać, w przedziale 24-33 zarabiają 10% mniej, w przedziale 35-44 newralgiczny punkt zarabiają 13% mniej. 45-54 sytuacja się zaczyna odwracać, kobiety zarabiają 5% mniej od mężczyzn, w przedziale 55-64 zarabiają 6% mniej, a jeśli chodzi o wiek emerytalny, powyżej 65 roku życia, luka płacowa jest negatywna, odwraca się i kobiety zarabiają 5% więcej niż mężczyźni. No, tutaj może parę jakichś takich przypadków, powiedzmy zwróćmy uwagę sobie na Szwecję. W Szwecji mamy najpierw w tej najniższej grupie 6%, potem się robi 9%, 15%, 17%, 16%, w wieku emerytalnym 16%, więc ta luka płacowa statystycznie w Szwecji na przykład jest większa. Weźmy sobie Danię, 6%, potem 11%, 16%, 18%, 16% i znowu 11%. Ogromne różnice widać na przykład w Hiszpanii w wieku emerytalnym już 45%, to jest całkiem sporo, tak? Na Cyprze 54%, w Portugalii 43%. W sumie Polska jest chyba jedynym przypadkiem, że w tym wieku emerytalnym luka płacowa się odwraca, robi się negatywna, czyli kobiety zarabiają średnio statystycznie więcej niż mężczyźni. Nie było tam Islandii? Jest Islandia tutaj. 2, 10, 18, 26, 23 i 22 w wieku emerytalnym. Szwajcaria, mamy ciągły wzrost. 4, 8, 16, 22, 23, 31. Co ciekawe, na przykład w Rumunii do 25 roku życia i w Belgii i we Francji ta płaca jest negatywna. Znowu kobiety statystycznie więcej zarabiają. Sytuacja potem się odwraca. Także no, możemy sobie prześledzić to dla różnych grup wiekowych, też zobaczyć pewne tendencje, które mogą wyjaśniać do pewnego stopnia istnienie luki płacowej. Możemy sobie popatrzeć też na lukę w branżach, znowu statystyki europejskie. Weźmy sobie, zacznijmy od Polski. Business Economy, nazwany sektor Business Economy, ta luka płacowa wynosi 18%. Przy produkcji wynosi 21%. W branży elektrycznej, gazowej, energetycznej ta luka wynosi ledwie 2%. Na przykład przy kwestiach wodociągowych, zarządzania śmieciami, recyklingiem, luka jest minimalnie ujemna, minus 0,4%. W budownictwie mamy lukę płacową minus 11%. Kobiety statystycznie w budownictwie zarabiają 11% więcej. W komunikacji mamy na przykład 25%, całkiem sporo. Największa jest oczywiście w bankowości i ubezpieczeniach. 36% luka płacowa, przy nieruchomościach 14%, w naukach, ekspertyzach technicznych. To o nich głównie tutaj chodzi, mamy 19% tą lukę płacową w Polsce. Jedyny kraj, gdzie ta różnica jest na przykład ujemna, to jest Słowacja,
Wacja. Ciekawe, w budownictwie mamy te luki ujemne w wielu miejscach, tak? W Bułgarii największa jest w ogóle w Słowenii. O 1/4 statystycznie kobiety zatrudnione w budownictwie zarabiają więcej średnio niż mężczyźni. No i mamy kilka takich punktów, w których zauważamy tą statystycznie ujemną lukę. Ona właśnie najwidzę tutaj z tym water supply and construction. W zasadzie nie ma kraju, w którym luka płacowa statystycznie jest ujemna w branży finansowej i ubezpieczeniowej. Tak? To też taka ciekawa obserwacja. Największa różnica jest w Czeskiej Republice, aż 40% średnio kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni. To tak ta luka nam się prezentuje w branżach. Moglibyśmy też popatrzeć na lukę ogólną, całkowitą, nie z rozbiciem na branżę. To też by nam wyszło, że w sumie w każdym kraju ta luka występuje na jakimś poziomie. Polska w tej statystyce wypada jest zaraz na początku, jeśli chodzi o wysokość luki. W sensie mają jedno z najniższych w ogóle na świecie. Te luki w każdym kolejnym kraju są coraz wyższe. Chyba dwa kraje są wcześniej niż Polska. Ta luka największa, jeśli dobrze pamiętam, jest chyba w Korei Południowej. No ale tak sobie stopniowo rośnie, także między Polską a Koreą jest w sumie spory rozstrzał. Moglibyśmy też zrobić podział na publiczny sektor i na sektor prywatny. I ta luka w sektorze prywatnym jest większa niż w sektorze publicznym. I w sektorze, w którym płace się kształtują zupełnie inaczej niż w sektorze publicznym, bo oczywiście sektor publiczny wycenia pracę generalnie tak jak zasiłki, prawda? Czyli po prostu wypłaca je na zasadzie dyrektywy. Co jest jednak istotnego przy analizowaniu tych poziomów płacowych? Mianowicie to jest luka płacowa nieadjustowana, nieskorygowana. To jest luka płacowa wynikająca tylko i wyłącznie ze statystycznych obserwacji. Czyli patrzymy, ona powiedzmy uwzględnia czas pracy. Patrzymy po prostu, ile zarabiają kobiety w danej branży, ile zarabiają mężczyźni w danej branży i wychodzi nam na przykład różnica właśnie dla Business Economy, wychodzi 17%. Po prostu. Czyli nie zwracamy uwagi na to, jakie to są stanowiska, nie zwracamy uwagi na to, jaka to jest praca, nie zwracamy uwagi na to, jakie na przykład są kwestie brania nadgodzin, nie zwracamy uwagi na dyspozycyjność, nie zwracamy uwagi na edukację. Po prostu, statystycznie w tej branży, czy jak weźmiemy dla całej gospodarki tą surową lukę płacową, to patrzymy na wszystkie kobiety, na wszystkich mężczyzn i patrzymy, jaka jest to różnica. W Stanach Zjednoczonych mówi się, że ta luka wynosi około 21-22%. I co jest dosyć w sumie przykre dla debaty publicznej, w debacie publicznej w Stanach Zjednoczonych, gdy mówiono, że kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni o 21%, dodawano na tych samych stanowiskach z tej samej sytuacji. To się nawet chyba z ust Baracka Obamy pojawiła ta kwestia, że jest niesprawiedliwe, bo kobiety zarabiają 20% mniej niż mężczyźni za tą samą pracę, co nie jest prawdą. To nie jest ta sama praca i to nie jest to samo stanowisko. Co ciekawe, oczywiście niektórzy przeprowadzili badania dotyczące zatrudnienia w Białym Domu i okazało się, że w Białym Domu jest luka płacowa, która wcale specjalnie nie odbiega od reszty. Podobnie zresztą w fundacji Hillary Clinton, która również mówiła, że jest luka płacowa, która jest niesprawiedliwa. Z kolei, z anegdotycznych, skoro już przy anegdotach jesteśmy, na przykład Facebook i jeśli dobrze pamiętam, która to była też taka high-tech firma, ogłosiła, że u nich luka płacowa w zasadzie nie istnieje, czy wynosi 0,04. Oczywiście branża, w której ta luka płacowa generalnie prawie nie istnieje, najbardziej konkurencyjna, w której w sumie nic dziwnego, że są tendencje do zacierania się. Ale przejdźmy wobec tego od tej luki nieskorygowanej, surowej, nieadjustowanej, niepoprawionej do teorii, która miałaby nam tę lukę w jakiś sposób urealnić. Bo są teorie, które w jakiś sposób mają nam pomóc zdehomogenizować tą lukę płacową. Bo przecież to, że ktoś statystycznie, czy nawet nie statystycznie, jak weźmiemy dwóch pracowników w firmie, mamy kobietę i mężczyznę, to, że ta kobieta zarabia mniej o ileś tam procent niż mężczyzna, nie oznacza, prawda, że to jest płacenie za tą samą pracę, czy za te same umiejętności. To nie jest płacenie za te same umiejętności. W związku z tym od lat 70., w zasadzie to już wcześniej, ale w latach 70. zaczyna się narodzenie takiej nowej dyscypliny, która próbuje tą lukę w jakiś sposób zdehomogenizować, czyli uwzględnić te czynniki, które sprawiają, żeby jednak nie porównywać do siebie kaczek i łabędzi,
czy tam jabłek i pomarańczy, tak, żeby nie porównywać do siebie tych rzeczy, które są jednak czymś innym, no bo wiadomo, że pomarańcze mają inną cenę niż jabłka za kilogram, ale to nie wynika z tego, że ktoś znaczy w sumie wynika, że faworyzuje pomarańcze ponad jabłka, ale to jak gdyby da się wyjaśnić innymi czynnikami niż twierdzeniem, że to jest coś nienaturalnego, bo to nie są te same rzeczy po prostu. Więc wymyślono sposoby dehomogenizacyjne. Takie wspomnę tylko tak pokrótce, jakie to są sposoby. W latach 70. mamy taką metodę Oksaki i Blindera, która generalnie polega na konstruowaniu krzywych regresji tak zwanych. Mianowicie bierzemy sobie na przykład jakieś punkty obserwacyjne. Powiedzmy mamy poziomy płac, albo tutaj będziemy mieli wykształcenie, tak? I to wykształcenie na przykład rośnie, a na drugiej osi rosną nam poziomy płac. To sobie tutaj jakąś taką pośrodku krzywą regresji narysujemy, która w miarę będzie oddawać korelację tych dwóch rzeczy i ona nam jakoś taką stworzy funkcję pokazującą, że jak rośnie nam wykształcenie, to płaca stopniowo rośnie, więc da się wyjaśnić na przykład część różnicy między różnymi pracownikami, którzy mają inne wykształcenie, część różnicy w płacach można wyjaśnić tym czynnikiem na przykład wykształcenia. Inną metodą taką też rozpowszechnioną, którą stosował NOPO, od niedawna ją się częściej stosuje, to jest metoda bliźniaków statystyczna, to znaczy bierze się grupy, taka troszeczkę powiedzmy bardziej skomplikowana, ale operacyjnie łatwiejsza do wykonania dzięki komputerom. Mamy powiedzmy całe grupy statystyczne iluś tam osób, grupę mężczyzn, grupę kobiet i losujemy w tym znaczeniu dwóch przedstawicieli, którzy są najbardziej do siebie zbliżeni. Czyli na przykład pracują w tej samej branży, mają to samo doświadczenie, powiedzmy uwzględniamy wszelkie inne zmienne, które mogą mieć wpływ na poziomy płac. I następnie, gdy tych dwóch bliźniaków ze sobą zestawimy, to zauważamy, aha, jest różnica, która na przykład wynosi tam ileś procent, że ona wcale się nie redukuje do zera. Tak więc, dehomogenizacja luki płacowej, te metody statystyczne, które są stosowane, pozwalają na stwierdzenie na przykład, że przecież częściowo za lukę płacową odpowiedzialne są wybory życiowe. Te wybory życiowe oznaczają w sumie dwie rzeczy, zależy jak na to patrzeć. Pierwszy podstawowy wybór życiowy to jest to, do jakiej branży zamierzam wejść na rynku pracy, czyli jaki zawód mnie interesuje. To jest istotny wybór życiowy, który wpływa znacząco na to, czy znajdziemy się w branży, gdzie zarabia się więcej, czy zarabia się mniej. I statystycznie rzecz biorąc, kobiety ze względu na swoje wybory życiowe wybierają miejsce zatrudnienia, które skutkuje statystycznie rzecz biorąc niższą płacą. Bardziej wysokopłatne zawody są wybierane przez mężczyzn, natomiast kobiety statystycznie wybierają te zawody, w których płace są niższe. To jest konsekwencja jednego wyboru życiowego. Konsekwencja drugiego wyboru życiowego, jeśli chodzi o życie osobiste, jest taka, że jeżeli mężczyzna na przykład decyduje się wziąć ślub i mieć na przykład dzieci, to znacząco nie wpływa na, no tak, taka jest po prostu kultura, tak, społeczeństwa, że mężczyźni angażują się w mniejszym stopniu w życie rodzinne i w życie domowe, co oznacza, że w większym stopniu mogą się poświęcić pracy niż kobiety. I to oczywiście ma miejsce nawet jeśli ten podział zadań jest daleko posunięty, tak? Nawet jeśli mężczyzna stara się, chce, no to oczywiście pewnych rzeczy się nie przeskoczy. W pewnych funkcjach póki co postęp technologiczny jeszcze tak zaawansowany nie jest. W pewnych funkcjach, które są istotne w dostarczaniu wartości dzieciom, mężczyzna kobiety nie jest w stanie zastąpić, tak? Nawet jeśli bardzo by chciał. No to nie każda czynność jest zastępowalna, co też stanowi obciążenie i co też częściowo tłumaczy istnienie luki płacowej. W sensie, że w tych konstrukcjach, które powiedziałem, Oksaki, Blindera, NOPO, uwzględnia się fakt, że no skoro kobieta na przykład no musiała być dwa razy w ciąży, musiała być na jakimś urlopie, zajmować się karmieniem, wracać szybciej do domu, brać zwolnienie, jeśli dziecko choruje, no to wszystko ma wpływ na to, że w mniejszym stopniu poświęca się na pracę, więc jak gdyby pracuje mniej, co jest odzwierciedlone w strukturze zarobkowej. I zresztą widać to w statystykach, że kobiety, które są niezamężne, nie mają dzieci, też statystycznie mają wyższe zarobki niż kobiety, które wzięły ślub i dzieci posiadają. Więc to jest jedna kwestia, wybory życiowe, z jednej strony wybory osobiste życiowe, a z drugiej strony kwestia wyboru branży, do której się idzie. Tak? Jeżeli ktoś na przykład idzie pracować do administracji publicznej zamiast iść pracować w rocket science, no to statystycznie rzecz biorąc będzie mieć mniejsze zarobki niż w innym wypadku. Branża to była ta druga kwestia, w sumie zawarłem ją w wyborach życiowych, ale miała być osobno.
Więc branża jest również jak najbardziej decydująca. Wybory życiowe też się zwiążą ze szlakiem kariery, czy na przykład człowiek jest w stanie i jest zainteresowany przeniesieniem się z jednego miasta do drugiego. Na przykład też statystycznie mężczyzna będzie bardziej zainteresowany przeniesieniem się z jednego miasta do drugiego. Kobiety, znowu nie dotyczy to wszystkich, tylko statystycznie, bo nas interesują statystyczne różnice. Tak? Chcemy wyjaśnić, dlaczego statystycznie kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni. Więc operujemy oczywiście agregatami, to nie dotyczy każdego przypadku. Inna sprawa jeszcze, kolejna, to jest kwestia edukacji. Tak? To znowu jest coś, co może mieć wpływ. W wyborach chciałem mówić o doświadczeniu, że konsekwencją tego jednego mi zabrakło, że konsekwencją wyborów osobistych, które podejmujemy, czyli właśnie to, czy angażujemy się w życie rodzinne, w życie domowe, to wpływa na to, jak dużo pracujemy. W efekcie wpływa na to, jak szybko akumulujemy doświadczenie, które ma spore znaczenie na rynku pracy, prawda? Edukacja jest tym trzecim czy czwartym czynnikiem, który również wpływa na poziomy płac. Chociaż akurat w Polsce można by się zastanawiać, czy rzeczywiście edukacja wpływa na poziomy płac. Można by nawet sugerować, że być może wpływa negatywnie, dlatego że osoba, która idzie na studia uzupełniające magisterskie, traci 2 lata doświadczenia cennego. Znowu anegdota, niektórzy może znają podobne. 50 osób aplikuje do pracy w banku, 49 ma wyższe magisterskie wykształcenie i 1 osoba ma wykształcenie licencjackie i wygrywa, dlatego że ma największe doświadczenie w branży. Zostaje wybrana mimo tego, że dyplom i edukacja jest gorsza niż wszystkich innych. Co zostaje? Zostaje zagadka. Neutrino. Rzecz, której się nie da wyjaśnić, stosując ten model. Krótko mówiąc, budując te modele NOPO, Oksaki, Blindera, czyli uwzględniając kwestie związane z wyborami życiowymi, kwestie związane z życiem osobistym, doświadczeniem, wyborem branży i edukacją, zostaje jakieś neutrino. W przypadku Stanów Zjednoczonych na przykład to neutrino wynosi między 4 a 8% gdzieś tak według różnych badań. Więc też odchył w sumie taki dosyć spory między 4 a 8%. Więc pozostaje jakaś rzecz, która jest niewyjaśniona, której model nie jest w stanie wytłumaczyć. Co możemy na to poradzić? Aha, to za chwilę. Co możemy na to poradzić? W zasadzie jako naukowcy musimy sobie powiedzieć tak. Model, który zastosowaliśmy, nie wyjaśnia w pełni różnic płacowych. Przydałoby się zastanowić, dlaczego on go nie wyjaśnia. Problem polega na tym, że niektóre grupy, zamiast się zastanowić, dlaczego ten model nie wyjaśnia, wykonują krok w inną stronę. Model nie wyjaśnia, dlatego że te czynniki nie mogą tego wyjaśnić, a skoro tak, to istnieje jakiś irracjonalny czynnik na rynku, który sprawia o tym, że jakaś grupa jest pokrzywdzona i dyskryminowana, że ktoś celowo płaci mniej na przykład kobietom niż mężczyznom, mimo że to są dokładnie te same stanowiska, dokładnie te same miejsca pracy. Tylko że to rozumowanie jest tak naprawdę krokiem ideologicznym, a nie naukowym. Dlatego że naukowiec powie tylko, że ten model, ten sposób modelowania tych 4 zmiennych w połączeniu z płacami nie jest w stanie w satysfakcjonujący sposób wyjaśnić tam różnic. Takich modeli jest bardzo dużo. Na przykład podobne modele się stosuje przy analizowaniu płac i poziomów płac między krajami. I na przykład jak sobie popatrzymy na płace w Stanach Zjednoczonych, płace w Afryce, płace w Polsce, płace w Azji, płace w Ameryce Łacińskiej i zaczniemy analizować poziomy tych płac i na przykład będziemy próbowali je wyjaśniać dokładnie na tej samej zasadzie, to wyjdą nam ogromne neutrina i ogromne luki, których wyjaśnić nie jesteśmy w stanie. Jest na przykład taki słynny model problemu kapitału ludzkiego, bo niektórzy chcą tłumaczyć poziomy płac, różnice między Stanami a Afryką, bo to jest kwestia akumulacji kapitału ludzkiego, bo po prostu w Stanach ten kapitał ludzki akumulowano, tylko że konstruuje się model, tam jakieś funkcje się robi, przypisuje się elastyczności tym funkcjom, potem się okazuje, że chodziłoby na to, że Stany Zjednoczone się rozwijały, inwestowały w kapitał na przykład przez 2000 lat, czyli nie wiem, teraz zgaduję, że nie pasuje okres inwestowania w siebie do tego, jakie rzeczywiście te różnice są. Więc model kapituluje w pewnym sensie. Tak samo tutaj, stosujemy jakiś model szacowania różnic, poziomów cenowych, który jest niedokładny. W sensie czegoś tutaj brakuje, tylko że to brakowanie może wynikać z różnych rzeczy i nie należy przyjmować założenia, że ten brak wynika, a ja już wiem z czego. Tylko trzeba się zastanowić, z czego ten brak może wynikać. Dlaczego te rzeczy nie przekładają się idealnie na pełną lukę płacową? Być może coś jest nie tak z pomiarem tych rzeczy.
Teraz kolejny taki wykres, na który chciałem zwrócić uwagę. Mianowicie ciekawą rzeczą jest to, że neutrino mało się zmienia. To neutrino, o którym mówiłem, bo badania się rozciągają od 1963 roku, już nawet, tak jak mówię, głównie się zaczęły w latach 70., ale one w sumie się rozciągają, znaczy no badania były w latach 70., to były też wstecz, nie? Rozciągają się powiedzmy od lat 60. do dzisiaj. I teraz tak, luka płacowa, statystycznie jako luka płacowa od tych lat 60. do dzisiaj się zmniejsza. Systematycznie kobiety zarabiają coraz więcej, ta luka płacowa się kurczy. Natomiast to neutrino, to w ogóle jest metabadanie, jakby ktoś był zainteresowany, to jest metabadanie sprzed kilkunastu lat, na początku XXI wieku zrobione metabadanie, czyli takie, które przeanalizowało inne badania. Ktoś wziął 300 opracowań, które było rozciągnięte przez kilkadziesiąt lat i zrobił taką ładną dla nas metaanalizę. I teraz zamiast czytać te 300 tekstów, to wystarczy przeczytać ten jeden. Tak. Można wysłać jakąś zapłatę autorom za oszczędzenie czasu, czemu nie. I ci autorzy analizując lukę płacową nieskorygowaną i skorygowaną, wskazują na to, zresztą to nie tylko oni, ale to mówię, przewija się w różnych badaniach, ale to jest akurat z tego tekstu, który moim zdaniem jest bardzo solidny i sensowny. Ta luka płacowa właśnie się zmniejsza przez lata. Kobiety zarabiają coraz więcej statystycznie, ale ta surowa, czyli to neutrino, niewiele się zmienia. Tak, ono jest stałe w zasadzie przez 50 lat. I na przykład jeżeli ktoś twierdzi, taką hipotezę stawia, ono troszeczkę się kurczy, powiedzmy, to neutrino, ale w takim tempie w stylu 0,01 rocznie. I teraz jeżeli ktoś na przykład stawia tezę, że powiedzmy kobiety mniej zarabiają, bo jest jakieś uprzedzenie, bo jest jakieś dyskryminowanie, to na przykład musiałby sugerować, że to stereotypowe podejście do kobiet w ogóle się nie różni tym, co było w latach 60. i co jest dzisiaj. Tak, bo można na przykład twierdzić, że stereotypowe podejście kobiet do jest, tak, że jest powiedzmy nierównościowe i uprzedzeniowe podejście do kobiet jako czynnika produkcji, jeśli chodzi o ich pracę. Tylko że no, z tego by wynikało, jeśli to stereotypowe podejście ma tłumaczyć to neutrino, bo to jest takie pytanie. Nawet jeśli są stereotypy, to czy one tłumaczą neutrino? To jest fundamentalne pytanie, tak? Bo istnienie czegoś nie tłumaczy istnienia czegoś drugiego automatycznie, jeśli te rzeczy są w tym samym momencie. Ale jeżeli tą zmienną miałoby być właśnie stereotypowe podejście do kobiet, to trzeba by było twierdzić, że to stereotypowe podejście na przykład się niewiele zmieniło od lat 60. w Stanach Zjednoczonych na rynku pracy. Co byłoby tezą, powiedzmy, w jakimś stopniu ryzykowną. Pytanie. Czy ten model szacowania wartości jest dobry? Czy statystyk, który patrzy na takie surowe dane jak dyplom, godziny pracy zarejestrowane oficjalnie w statystyce, branża, czy taki statystyk na przykład ma pełną wiedzę, którą posiada przedsiębiorca zatrudniający pracowników? To jest na przykład pierwsze pytanie, które można by zadać. Czy na przykład statystyczny, powiedzmy z punktu widzenia planisty, który analizuje poszczególne branże, czy rzeczywiście jest w stanie to odnaleźć, odzwierciedlenie tego w takiej statystyce? Czy na przykład w takiej statystyce rzeczywiście dobrze oddana jest dyspozycyjność, która może mieć znaczenie w poszczególnych branżach? To jest też takie, powiedzmy, interesująca sprawa do zbadania. Luka płacowa skorygowana nawet na przykład według różnych badań w rynku farmaceutycznym w Stanach Zjednoczonych w zasadzie nie istnieje, można powiedzieć. A istniała wcześniej. Powiedzmy, od jakichś 20-30 lat mamy konsolidację na rynku aptek w Stanach Zjednoczonych. Konsolidację, która prowadzi do tego, że apteki są prowadzone przez wielkie sieci, które mają w sobie jakieś tam centra handlowe, inne sklepy, na przykład Walmart, Winn-Dixie, Kroger, i w tych miejscach powstają apteki, które są czynne 24 godziny na dobę, które wprowadzają ogromną elastyczność, jeśli chodzi o formę zatrudnienia, i które oznaczają, że de facto każda godzina w pewnym sensie pracownika przykłada się tyle samo, i ta dyspozycyjność gra znacznie mniejszą rolę, bo po prostu apteka jest czynna 24 godziny na dobę, więc można sobie wybrać godziny, nie wiem, od 5 do na przykład 13, tak? Można sobie wybrać bardzo, bardzo elastyczne przedziały. I w tym momencie, jak ta konsolidacja zaczęła następować, to zauważyliśmy praktyczne znikanie luki płacowej w tamtym miejscu, czyli tego neutrina, tak? Co można by było właśnie tłumaczyć zmienną, którą nie do końca fortunnie udaje się zawrzeć w tamtych innych metodach pomiarowych. Coś, co może na przykład umykać w tej statystyce. Co więcej, takie sieci jak Walmart, Kroger, Winn-Dixie
czy na przykład Target, Sears chyba też, jeśli dobrze kojarzę, może się teraz pomyliłem, to są sieci, w których nie tylko są apteki, znaczy w sensie te korporacje na przykład mają, niektóre z nich działy finansowe, te same finansowe, w których na przykład są różnice w luce płacowej, a że właśnie jak gdyby ten sam właściciel, ta sama korporacja, która zatrudnia, okazywałoby się, że tutaj właśnie ta surowa, neutralna luka płacowa jest redukowana do zera, natomiast w innych branżach, mimo że ten sam właściciel, ta sama korporacja, podobny system zarządzania, okazuje się, że ta luka tam nie znika. Też ciekawa rzecz do wyjaśnienia, jak to się dzieje. A jeszcze inna sprawa, na którą chciałem zwrócić uwagę, to jest kwestia pytania, gdzie się neutrino podziewa. No, z neutrino to była taka historia, że, prawda, że wychodziło, że ono musi istnieć. Tylko trzeba je gdzieś tam odnaleźć. Ono musi faktycznie być gdzieś, ta ucieczka tej energii czy masy musi się odnaleźć. No, trochę tak samo jest z neutrino na rynku pracy. Twierdzenie o neutrino mówi o tym, że identyczne czynniki produkcji, jednostka A i jednostka B, identyczne pod względem charakterystyki, bo to ustalamy w tej procedurze właśnie na przykład Oksaki i Blindera. Wybieramy identyczne czynniki produkcji i mówimy, że to są identyczne czynniki produkcji i jeden z nich jest zatrudniany poniżej wartości, jest neutrino w wartości tego czynnika produkcji. Jeśli twierdzimy, że taka rzecz występuje, to musimy to neutrino w końcu odnaleźć. Ono gdzieś się musi pojawić. Jeśli czynnik produkcji ma wartość wynikającą z rynku 1000 jednostek, a jest zakupywany po 990 jednostek, to gdzieś 10 jednostek musimy odnaleźć. W związku z tym musimy poszukać na przykład wyższych stóp zwrotu. To by była jedna możliwa hipoteza. Poszukać wyższych stóp zwrotu w branżach, w których na przykład zatrudnia się więcej kobiet. Bo coś takiego powinno występować. Notabene nawet jeśli są różnice w charakterystyce, bo jeżeli ja mówię, że jabłka są niedoszacowane na rynku i one są sprzedawane z dyskontem 10%, a pomarańcze nie, to i tak większe zyski powinny osiągać branże, powiedzmy, jabłeczne niż zyski pomarańczowe, mimo że jabłka i pomarańcze nie są tym samym. Tak? Więc to neutrino powinniśmy odnajdywać tam, gdzie rośnie tendencja do zatrudniania kobiet. To jest w ogóle rzecz, która w małym stopniu jest eksploatowana w tej literaturze. Dlatego, a powinna być. Zdarzają się jakieś teksty, ostatnio się z jednym takim tekstem spotkałem, gdzie ktoś próbuje właśnie pokazywać i zajmuje się analizą tych zwiększonych zysków, ale moim zdaniem nie do końca w skuteczny sposób. Mimo że ta hipoteza pada, że jak gdyby właśnie tam wyższe zyski są w branżach właśnie te zatrudniające więcej kobiet, ale to jednocześnie można tłumaczyć innym czynnikiem, bo akurat te branże to są przesiadane przez kapitał zagraniczny, korporacje międzynarodowe, które na przykład potrafią wyższą wartość czynników produkcji generalnie odnajdywać. Okej, to w tym miejscu skończę i 9 minut nam zostało, to teraz się muszę pospieszyć. Płaca minimalna. Pierwsza kwestia z płacą minimalną związana jest taka, czy udział pracy a kapitału w produkcie jest jakoś twardo ustalony. Czy praca jako czynnik produkcji, patrząc na produkcję jako pewną szarlotkę, w której każdy ma swój udział, czy praca może łatwo zwiększyć swój udział w kapitale, na przykład dekretując, że kapitał ma płacić dużo więcej za pracę niż do tej pory płacił. Niechcący mi się wcisnęło. Mamy, powiedzmy, badania też empiryczne dotyczące płacy minimalnej i jak zaczynamy mówić o tym, że ktoś zaczyna osiągać wyższe płace, bo to statystycznie rzeczywiście często się zdarza, że podnoszą się płace minimalne, jacyś ludzie dostają większe pieniądze, to pytanie należy zadać, skąd te wyższe pieniądze się biorą? Kto to może sfinansować? Czy konsumenci w postaci wyższych cen, czy kapitaliści w postaci niższych stóp zwrotu, czy na przykład redystrybucja poziomu płacowego następuje wewnątrz udziału płac? Wewnątrz funduszu płacowego. I większość badań empirycznych wskazuje nam na to, że ta redystrybucja jest wewnątrz udziału płac, bo wprowadzanie płacy minimalnej nie zwiększa cen dóbr konsumenckich, patrząc statystycznie na większość tych przypadków, i nie zmniejsza zysków na kapitale. W związku z tym, skoro to nie kapitał jest jak gdyby opodatkowany na rzecz płacy minimalnej i nie konsumenci są opodatkowani na rzecz płacy minimalnej, to pozostaje jedyne wyjście, mianowicie coś się dzieje na rynku czynników produkcji. Na przykład
nie zatrudnia się dodatkowych pracowników albo nie następuje zwiększenie zatrudnienia pracowników, które by następowało bez płacy minimalnej. Na przykład zaczyna się zwiększać w jakiś sposób nadgodziny na przykład nierejestrowane, w związku z tym pojawia się kwestia zatrudnienia na czarno. Ja już pomijam takie sztuczki, jakie się robi z tym, że się kasuje pracownika sprzątającego za wynajęcie odkurzacza. Tak? To już takie sprawy pomijam. Co jeszcze następuje? Może na przykład to skutkować próbą, tak powiem, wyciśnięcia wartości z czynnika produkcji. Historie, które znamy z marketów, tak, w miejscach szczególnie, powiedzmy niektórych sieci, których nazwy tutaj padały. Znamy w Polsce takie przypadki, także menedżerowie strasznie się znęcali nad pracownikami, tak, z zegarkiem do toalety ich odprowadzali. Szczególnie w miejscach takich biedniejszych w Polsce, gdzie ta wartość dodana pracownika jest niższa dla ogólnego obrotu firmy. No więc skoro jest praca na płacę minimalną, to jest jak gdyby takie wprowadzenie takiego elementu, że no musi ten czynnik produkcji na siebie trochę więcej zarobić, bo jak nie, no to nie ma sensu go zatrudniać, tak? Więc to może być kolejny skutek. Ogólnie też redystrybucja najbardziej by występowała w funduszu płacowym przy pracownikach najmniej zarabiających. Tam będzie mniejsza tendencja na przykład do wypłacania bonusów i bonifikat, jeżeli płaca minimalna ma znaczenie. Dlatego, że o tych pracowników najłatwiej konkurować, znaczy w sensie najłatwiej jak gdyby, o ile nie ma wielkich niedoborów na rynku pracy, takich łatwiej zatrudnić niż na przykład konkurować o pracowników wysokiego szczebla, jakichś menadżerów, prezesów, no bo im trzeba oferować stawki konkurencyjne, bo o nich trudniej się konkuruje niż pracowników, których jest więcej, prawda? Więc ta redystrybucja będzie też wewnątrz funduszu płacowego skrzywiona w taki sposób, żeby uderzać właśnie w tych najmniej zarabiając, no pomijając oczywiście tych, którzy wypadają poza rynek pracy z powodu wyższej płacy minimalnej. Też przy rozmawianiu o płacy minimalnej warto pamiętać o tym, o kwestii, czy jak blisko płaca minimalna jest tak zwanej ceny równowagi, powiedzmy w jakimś stopniu, tak? Czyli powiedzmy płaca minimalna na jakichś tam poziomach w aglomeracjach, w miastach nie ma specjalnego znaczenia. Trudno często znaleźć pracowników w aglomeracjach bogatych za stawkę nawet większą niż płaca minimalna do niektórych czynności, bo i tak chcą wyższej ceny. Tak myślę, że Warszawa, Wrocław, Poznań to są miasta, w których płace minimalne nie mają specjalnego znaczenia. W Polsce, w regionach biedniejszych ta płaca zaczyna mieć zdecydowanie większe znaczenie. Mówię o tym, bo czasami się zdarzały przypadki, na przykład historyczne, gdzie płaca minimalna była na absurdalnie niskim poziomie, jakimś takim, nie wiem, na przykład w Polsce byłaby płaca minimalna 200 zł, załóżmy. Tak? No to ona nie miałaby specjalnego znaczenia na rynek pracy prawie nigdzie. Gdy ta płaca na przykład jest podniesiona z 200 do 800 zł, to też jej wpływ może mieć na przykład no, znikomy, jej wpływ może być znikomy, niż w sytuacji, gdy ta płaca wynosi 2000, a podnosimy ją do 2500. Co jest właśnie istotnego a propos tego, co powiedziałem, czyli rozdziału kosztów związanych z płacą minimalną? Wiecie, stopa zwrotu z kapitału lubi się zgadzać, generalnie rzecz biorąc. Co to znaczy? To znaczy, że jak kapitał jest w jednej branży, no to w długim okresie, można powiedzieć, jest tendencja do wyrównywania się zysków. Jeżeli na produkcji komputerów jest wyższa stopa zwrotu niż na produkcji nieruchomości, no to ci z nieruchomości będą mieli tendencję do przerzucania się do sektora komputerowego. Stopa zwrotu musi się zgadzać. Więc w momencie, w którym na przykład wprowadzamy jakieś obciążenie na kapitał, na przykład podatek od aktywów, albo podatek obrotowy, albo na przykład płacę minimalną, która w założeniu projekt na przykład ma obciążyć kapitał, no to ten kapitał jak gdyby no, nie będzie trzymał się sektora, który daje mniejsze stopy zwrotu, tylko musi poszukać sektora, no jak gdyby bardziej, czy będzie szukał sektora bardziej zyskownego, tak aż w końcu ten obciążony sektor jakoś się wyrówna, to znaczy koszty się odpowiednio obniżą, czyli następuje przerzucanie opodatkowania wstecz, takie, że na przykład dostawcy właśnie zaczynają zarabiać mniej albo są w jakiś sposób poszkodowani, albo częściowo w przód, no bo skoro to jest konkurencja zmniejszona, bo jest obciążenie kapitału, to mniej podmiotów zaczyna działać, więc następuje wycofanie i też podnoszą się ceny dla finalnych konsumentów. I ta generalnie zasada może być zastosowana i do płacy minimalnej, i do podatku obrotowego, i do podatku od aktywów. No stopa się musi zgadzać, w związku z tym no nie może tak naprawdę kapitał być obciążony tą regulacją. To mówiłem właśnie o potencjalnych kandydatach do opłacenia rachunku za wyższą płacę minimalną. Konsumenci, stopa zwrotu albo fundusz płac. Skoro stopa zwrotu lubi się zgadzać, to zostają konsumenci lub fundusz płac, a z badań nam wynika, że to raczej będzie fundusz płac.
Ważne jest też przy analizie płacy minimalnej spojrzenie kontrfaktyczne, coś co na przykład nie następowało przy pierwszych ocenach płacy minimalnej w Niemczech, że wprowadzono płacę minimalną w Niemczech, o, wcale nie wzrosło bezrobocie, być może nie wzrosło, ale są analizy, które wskazują, że byłoby wyższe zatrudnienie, gdyby płacy minimalnej nie było, czyli kontrfaktycznie nastąpiło obciążenie rynku pracowego. Jeszcze inna sprawa, pojawia się taka trochę coś, co Deirdre McCloskey nazywa taką, jak ona to nazywa, kultem statystycznej nieistotności, że na przykład wychodzi z analiz, że płaca minimalna nie ma specjalnego znaczenia na rynku pracy, jest nieistotna, bo dotyczy tam 3% ludzi, tam kogo chodzi paręnaście tysięcy ludzi, tak? Bo ważniejsze jest to, że tam kilkadziesiąt zarobi troszeczkę więcej, na przykład, tak? Więc pojawia się takie rozumowanie czasami w analizach ekonomicznych, że a, to jest statystyczna nieistotność tej płacy minimalnej, że w sumie to tam jest margines, więc możemy to sobie wyrzucić za obiekt, poza obiekt naszego zainteresowania. Na koniec, no już czas mi się kończy, ale chciałem o tej trzeciej rzeczy wspomnieć, mianowicie takim ekonomicznym perpetuum mobile. To teraz może nie będę slajdów mówił, tylko pokazywał, tylko powiem szybko, o co chodzi. Ekonomiczne perpetuum mobile, które się pojawia o dziwo w nawiązaniu do Michała Kaleckiego. Mianowicie taka teza, że płace nie są owocem dobrobytu i wzrostu gospodarczego, tylko go napędzają. Na przykład Henry Ford wypłaca wyższe wynagrodzenie pracownikom, oni mają więcej pieniędzy do wydania, jak mają więcej pieniędzy do wydania, to więcej zarabia biznes, jak więcej zarabia biznes, no to wtedy biznes może więcej płacić i generalnie sytuacja się poprawia. Z tym rozumowaniem jest bardzo wiele różnych problemów, ale uważam, że Michał Kalecki, czy model Michała Kaleckiego, który zastosował, zresztą on się przewija notabene w tle u Rothbarda, żeby było ciekawie w jego książce, ten model właśnie, czy ten opis, który Kalecki przedstawił, jest świetną krytyką. Cała ironia w ogóle polega na tym, że często zwolennicy tego poglądu powołują się na Kaleckiego, a te równania, które robi Kalecki, dokładnie pokazują odwrotnie, że właśnie wysokie płace nie mogą napędzać w istocie szybkiego wzrostu gospodarczego. Dlaczego? Dlatego, że nawet zakładając, powiedzmy, wypłacamy pracownikom wyższe płace, powiedzmy, podnosimy płace o 1000 jednostek pieniężnych, powiedzmy, to te 1000 jednostek pieniężnych, nawet jeśli uznamy, bo one będą wydane na rynku, to nawet jeśli te 1000 jednostek pieniężnych jest wydanych na rynku i zwiększa obroty przedsiębiorstw, to nie będzie w stanie zwiększyć ich bardziej niż dodatkowy koszt wiążący się z wypłatą 1000 jednostek. Tak? To, co jest wypłacone w postaci wyższych płac, jest automatycznie kosztem, więc nawet jeśli to samo wróci jako obrót, to 1000 po jednej stronie zostanie w najlepszym wypadku zniwelowane przez 1000 po drugiej stronie, zakładając, że nie nastąpią inne pewne realne problemy wiążące się na przykład no, z szastaniem budżetami w prywatnych firmach. Tak? Natomiast czyste, po prostu nominalne wypłacanie wyższych zarobków nie może się przełożyć po prostu z czysto księgowego punktu widzenia, nie może się przełożyć na wyższe zyski. Bo płace są pozycją kosztową. Tutaj jest taki wzór, którego nie będę jakoś bardzo omawiał, ale właśnie z Kaleckiego. Profits and wages, czyli zyski i płace, to jest konsumpcja pracowników, konsumpcja kapitalistów, konsumpcja pracowników i inwestycje. Na zasadzie takiej, że w modelu uznajemy, że pracownicy po prostu wydają pieniądze, tak, bo są, nie są oszczędzającymi, tylko z definicji są pracownikami, więc wykreślamy sobie W i CW, zostaje, że zyski zależą od konsumpcji kapitalistów i od inwestycji. To jest to, co decyduje o agregatowych zyskach, a nie poziomy płac. Więc nominalny ich wzrost tych płac musi się odbyć kosztem innego wydatku, tak w ogóle, więc musi w jakiś sposób obciążać decyzje produktywne przedsiębiorstw. Ja to pozwolę sobie skończyć. Dziękuję bardzo i zapraszam do komentarzy i do pytań.